Przez cały weekend służby milczały na temat tego incydentu. Z dziennikarzami rozmawiał jedynie rzecznik prasowy miejscowego szpitala. Trafiło do nas dwóch pacjentów ze strzelaniny, która miała miejsce w Legnicy. Obaj z ranami postrzałowymi, jeden z mężczyzn z zupełnie niegroźnymi ranami palców. Został opatrzony tutaj na miejscu i tego samego wieczora mógł już pójść do domu, natomiast drugi z pacjentów z raną postrzałową uda przeszedł operację i przebywa na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Poniedziałkowe południe głos w tej sprawie zabrała rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Legnicy, która potwierdziła, że faktycznie tego wieczora doszło do strzelaniny i zatrzymania trojga podejrzanych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ujawnili na terenie Legnicy miejsce produkcji narkotyków w postaci tabletek ekstazy, a zatem miejsce produkcji substancji psychotropowych. Policjanci zabezpieczyli urządzenie do produkcji nielegalnych tabletek, kilkaset sztuk ekstazy oraz ponad 3 kg substancji służących do produkcji tego narkotyku. Na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymano 31-letnią kobietę i dwóch mężczyzn w wieku 28 i 32 lat. Podczas tych czynności jeden ze sprawców usiłował zbiec z miejsca przestępstwa. Nie reagował na sygnały tutaj ostrzegawcze "stój policja". Zaatakował jednego z policjantów metalowym prętem. Policjant oddał w jego kierunku strzał z broni palnej i ranił go w nogę. Obrażenia u 32-letniego podejrzanego okazały się niegroźne. W normalnych warunkach zostałby wypisany do domu. Stało się jednak inaczej, ponieważ aż do dzisiejszego popołudnia przebywał na oddziale ortopedycznym w odizolowanej sali i pod stałą obserwacją funkcjonariuszy CBŚ. Lekarską opinię o dobrym stanie zdrowia podejrzanego potwierdza także prokuratura. Te obrażenia były na tyle niegroźne, że po zaopatrzeniu medycznym wykonywane już były z udziałem tego podejrzanego czynności procesowe przez prokuratora i także wobec niego skierowany został wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Na poniedziałkowym posiedzeniu Sąd Rejonowy w Legnicy zdecydował o aresztowaniu trójki podejrzanych. W miejscach odosobnienia mają przebywać do 22 lutego przyszłego roku. Śledczy nie ujawniają, czy osoby te były już wcześniej karane za przestępstwa narkotykowe. W toku śledztwa będą zbierane wszystkie dane na temat ich karalności, a także dane osobopoznawcze, a zatem wywiady środowiskowe o tych osobach podejrzanych. Jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy zgromadzili pełny materiał dowodowy, bo tak jak powiedziałam, przez te dni prokuratorzy i tutaj policjanci koncentrowali się na tych czynnościach niezbędnych w takich sprawach. Inicjatorzy akcji z CBŚ spodziewali się odkryć w magazynach przy ulicy Kominka wytwórnię narkotyków. Adres jest jak najbardziej uzasadniony, ponieważ po sąsiedzku mieści się jedna z najpopularniejszych w mieście dyskotek. Co ciekawe, jej uczestnicy jakoś niezbyt specjalnie byli zainteresowani obserwowaniem piątkowych działań mundurowych.